Do tej pory w dwóch etapach wyremontowany został odcinek od ulicy Mickiewicza do Kamiennego Szańca. Teraz trwają intensywne prace przy przebudowie ostatniego odcinka promenady. Na ten moment cała ścieżka rowerowa od Kamiennego Szańca do ulicy Wschodniej jest już wykoletowana. Tak naprawdę utwardzona już jest powierzchnia, kładzione są krawężniki, więc za chwileczkę będzie, jak tylko będzie możliwe, lana nawierzchnia do ścieżki rowerowej. I tu mówimy o tym odcinku od Kamiennego Szańca do ulicy Wschodniej. Ścieżka rowerowa od ulicy Wschodniej do Arki jest już wyremontowana, dlatego aktualnie w tym miejscu wykonywana jest tam kanalizacja deszczowa. Jeśli Państwo tamtędy spacerujecie, to zauważycie, że rozbierana już jest główna ścieżka, która ma stanowić promenadę, czyli od Kamiennego Szańca trwają prace rozbiórkowe już pod samą główny ciąg pieszy. Prezydent wspomina także o dobrze układającej się współpracy z kołobrzeskimi przedsiębiorcami. Wiemy, że turyści oczekują ciszy i spokoju, no jednak przy budowie to jest po prostu niemożliwe, ale naprawdę współpraca jest bardzo zadowalająca, my reagujemy na potrzeby właśnie obiektów i czy zgłaszanych uwag, przedsiębiorca, który wykonuje inwestycje również. Przypomnijmy, promenadę remontuje firma Domar Zbiesiekierza, a około 80% środków na inwestycję pozyskano ze środków zewnętrznych. Ze względu na sprawny przebieg prac, miasto liczy na ich wcześniejsze zakończenie.